Bliżej nieba to opowieści o tym, że chrześcijaństwo to nie nuda i śmiertelna powaga, ale pokój i radość. To historie, które pokazują, że dla Boga nie ma osoby, nad którą nie chciałby się pochylić. Posłuchaj i przekonaj się. Dla Boga nie ma sytuacji bez wyjścia. Pokój i dobro, Hubert Czarnocki, moim i Państwa gościem jest dzisiaj ksiądz Tomasz Kancelarczyk z Fundacji Małych Stópek, z którym porozmawiam o ratowaniu najbardziej bezbronnych, pomocy dzieciom przed i po narodzinach, wspieraniu samotnych matek i zaufaniu Bogu. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Gdyby teraz zadzwoniła do księdza kobieta, że zastanawia się nad dokonaniem aborcji, to co by ksiądz zrobił? No, bym starał się z nią rozmawiać i nie tyle, żebym coś od razu jej powiedział. Najpierw chciałbym coś od niej usłyszeć, bo żeby zaradzić takiej sprawie, to trzeba trochę poznać historię osoby, historię kobiety i zobaczyć, w których płaszczyznach jej życia należy zadziałać, aby odnieść ten skutek w postaci przyjęcia nienarodzonego dziecka, przejścia ze stanu ciąży w stan błogosławiony. Gdyby do mnie zadzwoniła, ale muszę powiedzieć jedno, że takich telefonów dzwoni do mnie kobieta w ciąży, która chce dokonać aborcji, jest bardzo, bardzo mało. Dlaczego? Gdyż ktoś, kto chce dokonać aborcji, nie dzwoni. Raczej kontakt z takimi osobami odbywa się przez osoby trzecie. Najczęściej koleżanka, przyjaciółka, bywa, że siostra, może ktoś z rodziny. Dopiero wtedy próby nawiązania kontaktu z tą kobietą przez te osoby i dopiero wtedy moja, bym powiedział, pierwsza próba kontaktu, to znaczy zdaję sprawę z tego, że ta pierwsza rozmowa może być tylko i wyłącznie takim moim monologiem. To może być tak, że tylko to ja mówię, niewiele, a może tylko kilka słów uda mi się usłyszeć od kobiety, po to, żeby później przejść już w inną rozmowę, w rozmowę, gdzie to ona bardziej mówi i opowiada o sobie. Chociaż przyznam się, że po tylu latach praktyki takich rozmów i pracy Fundacji Małych Stópek są pewne schematy, które się powtarzają i bardzo często jest tak, że ja coś mówię, a po drugiej stronie słyszę tylko osobę, która mi przytakuje i mówi, no właśnie, tak jest w moim życiu. Także to nawiązanie kontaktu jest najważniejsze. Trochę inaczej to się odbywa. Później rozeznanie tej sytuacji i później poszukania sposobu zaradzenia, tak aby wydobyć tę osobę z tego, z tej sfery śmierci, żeby wydobyć z tego stanu jakiejś takiej beznadziejności, osamotnienia. To jest bardzo trudne, ale tak jak powiedziałem, każda osoba to jest inna historia. A tak sobie pomyślałem, że może już to, że chcę słuchać i chcę jakąś relację, rozmowę odbyć, że to już jest jakimś zielonym światem, jakimś promykiem nadziei, że nie rzuca słuchawką od razu. Tak, zgadza się, oczywiście, jak najbardziej. To jeżeli ja mam taką możliwość tylko mówienia, to ja wiem, że to już jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Przypomniała mi się taka jedna rozmowa. Najpierw to był kontakt SMS-owy, tylko wyłącznie też za pośrednictwem przyjaciółki tej osoby, gdzie ja wysłałem SMS-a z informacją, że zadzwonię. Byłem przekonany, że ona jest uprzedzona o moim telefonie. No, otrzymałem, można powiedzieć, taką wiązkę niecenzuralnych słów. Jednakże dalej tak też SMS-owo wyraziłem gotowość do podjęcia jakby pomocy. Zadzwonię, powiem tobie, tam pani, w jaki sposób, co chcę konkretnego zaproponować, tę konkretną pomoc, nie? I i w tym wypadku było tak, że po dwóch dniach była informacja, że ja mogę zadzwonić. I to też było tak, że przez długi czas to ja mówiłem, sytuację tej osoby dobrze znałem z relacji koleżanki tej, przyjaciółki, to ja mówiłem, ona została, ta rozmowa przez tą kobietę w ciąży przerwana i dostałem tylko SMS-em wiadomość, nie chcę tego dziecka, nie urodzę. No,
jakby ponowiłem gotowość do pomocy w tym wszystkim, co wtedy jej też obiecałem. Po jakimś czasie, to był na drugi dzień bodajże, dostaję wiadomość z takim zapytaniem. Zastanawiam się nad tym, co ksiądz mi powiedział. I już wiedziałem wtedy, że my wychodzimy na prostą, wchodzimy na tę przestrzeń jakby poszukiwania rozwiązań dla niej. I ta sprawa zakończyła się później, no bardzo dobrze, było narodzeniem dziecka i no, przyjęciem całkowitym tego dziecka przez tą kobietę. Tam na początku były rozważane różne warianty, łącznie z oddaniem do adopcji, a potem już oczywiście to nie wchodziło w rachubę. Ja w ogóle nawet o tym nie wspominałem, że coś takiego, o takim czymś rozmawialiśmy, tylko już porozmawialiśmy normalnie o tym, co jest potrzebne dla niej, jaka pomoc jest potrzebna, aby ona mogła wychowywać to dziecko. Ksiądz mówił też o tym, że to zazwyczaj osoby trzecie się zgłaszają, inne osoby, które chcą dokonać aborcji. Mi się przypomina taka historia, którą chyba widziałem wiosną, na Wielkanoc tego roku na YouTubie, taki film chyba o kapłaństwie, gdzie ksiądz się wypowiadał. To chyba było opublikowane w Wielki Czwartek na YouTubie, gdzie ksiądz opowiadał historię o dziewczynie, że zgłosiła właśnie, że jej koleżanka chce dokonać aborcji. I ksiądz miał tę aplikację od duchowej adopcji 9-miesięcznej dziecka poczętego w telefonie i umówił się z tą koleżanką, że niby przypadkowo spotkacie się w centrum handlowym gdzieś pewnie w Szczecinie i ona będzie z tą drugą dziewczyną, która jest w ciąży. I ksiądz wtedy jej powie, że ona się zapyta, co u księdza słychać, i ksiądz powie, że coś w sensie, że pamiętam, że spodziewa się dziecka, tak w tym sensie takim prowokacyjnym, czy coś w tym rodzaju. I co się właśnie zdarzyło się dalej? Powiem tak, no, ja się nie umawiałem specjalnie z nią, tutaj, co do nawet takiej tutaj treści naszego spotkania. Po prostu powiedziałem, że spotkamy, a dalej to tak popłynęło, że po prostu ja tu zadałem pytanie, ona do mnie pytanie i ja mówię, no pochwaliłem się, że będę ojcem, no, ojcem chrzestnym. Tak, widziałem, że była takie trochę zdziwienie na początku, byłem ojcem chrzestnym i to nie z aplikacji. Aplikacja była kilka lat później ładnych. To było po prostu w zasobach jest moich tutaj może pamiątkowych filmów w telefonie, mam do tej pory też, w tej chwili się mogę pochwalić. To jest film USG wtedy jeszcze nieurodzonej mojej chrześniaczki. Także ja już chwaliłem się właśnie tym dzieckiem, które później stało się moim dzieckiem chrzestnym. Nie? Także pokazywam autentyczne USG, nie któreś tam gdzieś przegrane gdzieś z mediów, tylko otrzymane od rodziców tego dziecka. Z prośbą, żebym był chrzestny, tak? Tak coś to się stało i ja to ten film jakby przechowuję do tej pory i uważam, że to jeden z takich moich właśnie pięknych filmów. I wtedy, powiem tak, ten film bardzo wywołał bardzo duże właśnie wrażenie na tej młodej osobie będącej w ciąży, bo ta jedna dziewczyna była pełna takiej no, radości, takiego normalnego reagowania na USG. Na bicie serca. To zawsze wywołuje zawsze uśmiech. Ja wielokrotnie, gdy chociażby w kościele, gdzieś tam zapowiadając na przedkazanie, pozwolę sobie puścić o bicie serca dzieciątka i to wtedy no, widzę uśmiech na twarzach tych, którzy mnie słuchają. Nie? I tak to samo było z tym, tak samo było z tą moją byłą uczennicą, a z kolei ta, która się była w ciąży, a która chciała dokonać aborcji, wsłuchując się w też te bicie serca, bo było słychać echo bicia serca, no niestety miała taką bardzo, bardzo taką poważną taką twarz i ja widziałem, że to się zadziało. To nie wtedy jeszcze, tylko to był taki początek był. Pamiętam dokładnie, że kilka dni później, a to był 1 września, dlatego też może to zapamiętałem, gdy zadzwoniła do mnie, tam była moja uczennica, która mnie poinformowała o tej swojej koleżance, to wtedy tak powiedziała, że proszę księdza, ona teraz już nie myśli o tabletkach wczesnoporodnych, ona martwi się, co będzie, jak urodzi dziecko, a więc przeszła całkiem w inną sferę, bym powiedział tutaj, życia. Nie
odrzucenia życia, tylko martwi się, co zrobi ona sama, czy sobie da radę z tym dzieckiem. A więc można powiedzieć, że to się no, jakby to pokazanie USG no, dało pewien sukces. Pokazanie, czyli pokazanie czego? Pokazanie piękna wartości życia. Niedawno dawno rozmawiałem z dziennikarkami z New York Timesa i też o tym wspomniałem, o tym wydarzeniu. No, z przykrością później przeczytałem, że one napisały, że ja pokazując USG odstraszam od aborcji. Nie, nie mam takiego zamiaru i myślę, że tak to się nie dzieje. USG nie odstrasza od aborcji. USG bicie serca zachwyca, pokazuje prawdę o życiu. I nie tylko wiem, że taki jest mój zamiar, gdy to robię, ale także i tak jest oddziaływanie tego obrazu i dźwięku. Jak to się stało, że ksiądz zaczął pomagać właśnie takim kobietom, które chcą dokonać aborcji? Myślę, że tutaj można byłoby kilka takich tych punktów zwrotnych w moim życiu, może nie zwrotnych, ale takich początkowych tej działalności pokazać. Gdzieś w oddali to jest moje spotkanie z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Przełamanie się. Ja bardzo się bałem tych osób. Bardzo się bałem osób z zespołem Downa, no nie tylko, ale z różnymi tutaj właśnie niepełnosprawnościami. I gdy dokonał się taki przełom w moim życiu, że ja właśnie zacząłem się jakby stałem się ich przyjacielem, o tak bym powiedział, to się wszystko zmieniło. I też moje patrzenie też na życie jako takie się zmieniło. To było bardziej głębsze. Wiedziałem teraz, że spoglądam na to życie także nienarodzone jako te, które też trzeba tak przytulić, jak tych niepełnosprawnych narodzonych. Nie można jednocześnie przyjąć jednych, a odrzucić drugich. I to był gdzieś taki początek we mnie, a już tak praktycznie można powiedzieć, to te sytuacje, to, które do mnie trafiały jako do kapłana, do księży, bardzo wiele osób, można powiedzieć, no, przychodzi z takim problemem. Wiem o tym, że ktoś chce coś takiego zrobić. Co mam zrobić? Nie? I jedna sytuacja, bodajże 2003 rok w mojej parafii, sprawiła, że no, byłem bardzo zaangażowany w taką w rozmowę z młodą osobą, która chciała dokonać aborcji. I to był taki pierwszy mój kontakt z tą sytuacją aborcyjną, bo tak to ja tak nazywam te sytuacje. A później przyszły następne sprawy, ale one to już były takie pokłosie mojego uczestnictwa, organizowania Marszu dla Życia. Organizowałem Marsz dla Życia i wiedziałem, że ja nie mogę tylko poprzestać na Marszu dla Życia. Jeżeli do mnie trafiają takie sytuacje trudne, to nie mogę powiedzieć, ja tylko jestem od maszerowania. Nie? To tak jakbym powiedział, ja jestem tylko za życiem, ale to ja nie jestem od tego, żeby konkretnie pomagać. Nie? I te sytuacje dopiero by jakoś wymusiły konkretne działania, które z kolei także ich ilość i wymusiła już konkretną organizację, konkretną strukturę. I tą strukturą jest właśnie fundacja. Fundacja, która ma pracowników, która ma także możliwości zbierania funduszy, darowizn. No, poza fundacją nie było tej możliwości. To oczywiście były możliwości takie kościelne, ograniczone bardziej do parafii, a tutaj już te sytuacje, które do nas zaczęły spływać, to nie były tylko i wyłącznie nasze tutaj takie parafialne, ale bardzo, bardzo szerokie, gdzieś tam nawet ogólnopolskie. A więc widzieliśmy, że musimy stworzyć coś, co by nam umożliwiło wchodzenia w te wszystkie sytuacje i udzielania pomocy. Dlatego też fundacja. Nazwa fundacji była oczywista. To można powiedzieć, na tym się nikt nie zastanawiał z nas, tylko nosząc symbol obrońców życia, małe stópki dziecka w 10 tygodniu od poczęcia lub 12, zależy jak liczymy,
Także i o nas bardzo często mówiono ekipa małych stópek, a więc o nas, organizatorach Marszu dla Życia, bo jakby się identyfikowaliśmy przez te stópki, nazwa była oczywista, Fundacja Małych Stópek. To była po prostu pierwsza Fundacja Małych Stópek, to była pierwsza nazwa, która nam do głowy przyszła i ona okazała się strzałem w dziesiątkę, gdyż nie, jest, obrazuje, widzimy małe stópki, ale także widząc małe stópki wiemy, o co chodzi w tych małych stópkach. Małe stópki mają małe dzieci, nie? I dlatego też no, w ten sposób powstała ta fundacja. Można powiedzieć, że to sytuacje, które do mnie trafiały, najpierw w postaci osób z niepełnosprawnością intelektualną, później kobiet w ciąży, były zaczątkiem fundacji Małych Stópek. I odpowiadając na te sytuacje, trzeba było po prostu działać. A jeszcze jest coś takiego jak Bractwo Małych Stópek. Jaka tak, jest to właśnie relacja pomiędzy Fundacją a Bractwem Małych Stópek? Bractwo jest czymś nieformalnym, bo teraz, no, teraz zaczęliśmy zastanawiać się, a co z tymi ludźmi, którzy są wokół Fundacji? Jak oni się mają do Fundacji? Czy są tylko i wyłącznie darczyńcami, bo wpłacają pieniądze na rzecz Fundacji Małych Stópek? Można powiedzieć, że Bractwo Małych Stópek było czymś pierwotnym do Fundacji. Już mówiliśmy o Bractwie. Chcieliśmy być jakoś tak no, zgromadzeni pod jakimś sztandarem. Nie było to w sposób formalny, nie było sformalizowania Bractwa, ale my też już o sobie mówimy Bractwo Małych Stópek. Dzisiaj o Bractwie Małych Stópek mówimy o tych wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób nam pomagają. A więc no, to są darczyńcy, to są wolontariusze. No, to jest niewątpliwie Bractwo Małych Stópek, bo Bractwo coś nas łączy. Co nas łączy? Ta idea wartości i obrony życia człowieka od poczęcia. Gdyby ktoś chciał dołączyć do Bractwa Małych Stópek, to co może zrobić? Nie ma czegoś takiego, bym chciał, formalnego, nie mamy legitymacji, to bardziej mówimy włącz się w nasze działania. Ty jesteś w Bractwie, no nie potrzebujemy tutaj jakiegoś glejtu na to, żeby to potwierdzić, to każdy z nas, kto na tyle, na ile się włączy, na tyle jest w Bractwie. I chyba tam jest profil na Facebooku Bractwa, ale to tak nie, podejrzewam, tak, że nie jest konieczne nie jest bycie w tej grupie na facebookowej, czy coś nie. Tam, żeby pomagać. Mamy dwa profile na Facebooku. Jedno jest Fundacja Małych Stópek, drugie Bractwo Małych Stópek. Czym się różni? No, Fundacja to typowo sprawy fundacyjne, a Bractwo na przykład informacje pro-life ze świata, z tego, co się dzieje. No, nie pakujemy tego, jakby nie umieszczamy tego w informacjach fundacyjnych. W informacjach fundacyjnych to na przykład no, szykujemy transport na Ukrainę, na przykład nie budujemy czy remontujemy dom dla samotnych matek, nie? Zbieramy fundusze. To są sprawy fundacyjne, nie? A sprawy związane z Bractwem to już też zaangażowanie wolontariuszy, różne ciekawostki takie, bo nawet z naszego domu, o którym nie mówimy dom samotnych matek, tylko dom Małych Stópek, jest bardzo ciekawym miejscem i jak tam coś szczególnego zrobimy w wystroju tego domu, no to nie umieszczamy tego na profilu fundacyjnym, tylko właśnie bardziej Bractwa, to takie zainteresowanie wokół fundacji. W fundacji wiem, że jest taka instytucja Anioła Fundacji. Kim są anioły fundacji? Anioło, tak jest. No, to są osoby, które... Anioł Fundacji to osoby, które nas wspierają w różnych sprawach, przede wszystkim w bardzo trudnych akcjach, które prowadzimy. Mamy kilka takich akcji. Bardzo trudnych, ale one nie są... Dziwne, że jeszcze nie są znane w Polsce. Dlaczego dziwne? Bo taka akcja chociażby jak Paczuszka dla Maluszka, która została, sama nazwa została podebrana od Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z Legnicy lat temu kilkanaście. To była tam jednoroczna taka akcja wtedy prowadzącego stowarzyszenie tam księdza Janusza Wilka. I my tę akcję przyjęliśmy jako taką już cykliczną, coroczną zbiórka z okazji jakby Świąt Bożego Narodzenia, zbiórka artykułów kosmetycznych i chemii kosmetycznej dla małych dzieci. Wstawiamy choinkę, na choince wieszamy nasze takie akcyjne bombki z papieru, ktoś bierze bombkę, przynosi te artykuły lub też wpłaca na konto, ale generalnie ludzie przynoszą te artykuły i tych artykułów za tamten rok
Za tamten rok mieliśmy około 10 milionów, na 10 milionów złotych. To ja się nie chcę wierzyć, że taka nieznana akcja przynosi takie owoce, dzięki którym możemy obdarować wszystkie, naprawdę wszystkie domy samotnej matki w całej Polsce, także hospice perinatalne. I miejsca w Kadrondzie są małe dzieci, gdzie te artykuły mogą się po prostu przydać, tak żeby odciążyć te ośrodki od zakupu tych artykułów, co zawsze jest dla nich wielką pomocą. To jest jedna akcja, gdzie potrzebujemy tych aniołów. Inna akcja to jest tak niewiele. Akcja z kolei organizowania paczek dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zaczęło się od 200 paczek dla dwóch ośrodków w Moryniu i w Tarnobrzegu. Gdy zobaczyliśmy, że po kilku godzinach nie ma już tych paczek, że wszystkie są zarezerwowane, to stworzyliśmy portal takniewiele.info. Info, żeby mnie nie pomylił, albo kom, przepraszam bardzo, o właśnie, do sprawdzenia, tak niewiele. I w tamtym roku na przykład już 1300 paczek było, w tym roku wiem, że będzie 3000 paczek. To wymaga pewnej organizacyjnej pomocy. W tym roku także wchodzimy z nową akcją Sakiewka Świętego Mikołaja. Sakiewka Świętego Mikołaja, gdy ktoś zna historię Świętego Mikołaja biskupa, to wie, że tam były sakiewki lub, jak to przedstawiają też w ikonografii, kule, złote kule. Chodziło w każdym razie o pieniądze, które on przekazał trzem młodym kobietom i w ten sposób ratując je od bardzo złego losu, dzięki którym one mogły też pójść w dobre za mąż pójście. Sakiewki Świętego Mikołaja konkretnie, fizycznie będą wisiać na choinkach i tam będzie list jakby do Świętego Mikołaja dla prezentu dla konkretnego dziecka. Adasia, Basi, Zosi, dla konkretnego dziecka, tak aby to coś takiego jak są serduszka na choinkach przed świętami, ale nam bardzo zależy na czym, żeby te akcje, które organizujemy, były policzalne. Zależy nam na świadectwie. Tak jak możemy powiedzieć o paczuce dla maluszka, zebrane artykuły około 10 milionów złotych. Mówię około, to nawet i ponad 10 milionów złotych. Tak samo ważne jest, żeby powiedzieć, jak to się dzieje w wypadku tych różnych innych akcji, chociażby też następna akcja paczka dla ubogiego. W tamtym roku 5000 paczek z fundacji wypłynęło, paczek dla osób ubogich, takich samych paczek. One były, jak można być spertyzowane, w tak każdej paczce była kawa, czekolada, szampon i skarpetki. I z przeznaczeniem dla najuboższych. I to też pokłosie takiego mojego doświadczenia w bardzo, nie chcę mówić, że złym, ale w bardzo ubogim domu pomocy społecznej. Bardzo ubogim. Tak ubogim, że jedna z sióstr, która ze mną była sióstr zakony, powiedziała: proszę księdza, ja pracowałam w Rumunii w takich domach. Tam takich domów nie było. I ja wiedziałam, że tym osobom trzeba na święta przekazać taki niewielki podarunek. Ale też podzwoniłem po Polsce, gdzie indziej jeszcze inne parafie, siostry zakonne prowadziły takie różnego rodzaju działalność pomocową dla ubogich. Oni mówią, nasi ubodzy też by chcieli takie paczki. I w tamtym roku pierwszy rzut, 5000 paczek, w tym roku przypuszczam, że będzie tego, może nawet i drugie tyle. To jest naprawdę już skala nie parafialna taka. To już jest skala bardzo, bardzo duża. Jeden z księży Karytas do mnie zadzwonił, mówi, jak ty to robisz, nie? To ja mam wielki problem, żeby zrobić takich 300 paczek dla swoich ubogich, a ty tak w Polskę wyszyłaś 5000. Ja mówię, no bo takie jest bractwo małych stópek. To są osoby, ja je proszę, te osoby, czy chcecie dać prezent dla ubogiego, to albo te artykuły prześlijcie. I wtedy bywa tak, że otwieram paczkę, a tam w paczce 200 nowych par skarpet na przykład, nie? Albo właśnie jedna paczka to były same czekolady były, nie? Albo ktoś wysyła te kilkadziesiąt złotych, to jest na paczkę dla ubogiego. I dlatego też no, te akcje rosną, ale one potrzebują takich koordynatorów, no, mówimy naszych aniołów, którzy po prostu wspomagają nas w przeróżnych tych akcjach i wiemy, że tych akcji będzie coraz więcej. Fundacja Małych Stópek, małe stópki są małe, ale Fundacja Małych Stópek rośnie. Rośnie i to
patrząc tak, 10 lat minęło od kiedy my jesteśmy, zaczynaliśmy. Już ponad 20 osób pracuje, tak, w fundacji? Tak, tak. I to ktoś powie, o tyle osób to chyba duże koszta. Tak, oczywiście, ale te osoby są, świadczą o żywotności i o właśnie akcyjności tej fundacji, o tym świadczą i o tym, że one są potrzebne. Gdybyśmy nie prowadzili działalności takiej typowo charytatywnej, gdzie także przyjmujemy rzeczy od ludzi, to ja bym nie potrzebował pracowników, bo bym nie potrzebował magazynu, nie potrzebowałbym transportu, przewożenia, pakowania, wysyłania. A to wszystko wymaga, żeby gdy była działalność jeszcze taka mikro, no to nam wolontariusze zapewniali, raz na jakiś czas przychodzili i przypuśćmy pakowali nam paczki i wtedy z tymi paczkami najczęściej w małej grupie szliśmy na pocztę. No dzisiaj jest tak, że to furgon podjeżdża codziennie pod fundację i bywa tak, że przywozi nam paczki, chociażby właśnie te wspomniane te różne akcje, a my z kolei pakujemy to wszystko, co idzie w Polskę z taką pomocą. I tutaj no, podam przykład, no, na przykład pomoc kobiecie w ciąży w bardzo trudnej sytuacji, ta pomoc w formie materialnej, która do niej płynie, to jest taka mega wyprawka. Nie, to nie jest duża wyprawka, to jest mega wyprawka. Co to znaczy mega wyprawka? Że pewnie na cały okres niemowlęcy tak niektórych rzeczy. Tak, nawet do 2 lat. Pieluchy wszystkie, jedynki, dwójki, trójki, czwórki, piątki, szóstki, około 1500, nawet do 2000 pieluch, nie? Karton chusteczek, chemii kosmetyczną, karton, bardzo droga sprawa, ta chemia kosmetyczna, artykuły kosmetyczne, no, każda buteleczka, tutaj szampon, oliwka, kremik, to wszystko jest bardzo drogie, wózek, łóżeczko, ubranka, no i gdy chcemy to wysłać, to jest paleta. Jest taka jedna historia, kiedy zadzwonił do mnie kurier, patrzę, numer nieznany, odbieram, fundacja Mały Stupek, ja mówię tak, nie? A on mówi, co wyście zrobili tej kobiecie, że ona płacze? Przestraszyłem się, bo sądziłem, że no, będzie jakaś afera, czy jakieś nasze fopa. A on mówi, no jestem kurierem, przywiozę mi no, waszą przesyłkę. Ona stanęła, zobaczyła i się rozpłakała, nie? Bo to wiedziała, że będzie tak duża. Tak, ona wiedziała, że będzie przesyłka, ale nie wiedziała, że ta przesyłka będzie metr na metr i na 1,5 metra wysoka. Bo ta cała paleta po prostu, nie? Także tak to wyglądało. Nasze rozeznanie było takie, że ona naprawdę potrzebuje takiego wsparcia, nie? Także i to nie wtedy, kiedy ona urodzi. Ona to wsparcie ma już przed urodzeniem. Ona, będąc w ciąży, ona musi wiedzieć, że już jakby to ma z głowy, nie? Że to jest coś, co już jest. Nie? Czuje się bezpieczną. Tak. To jest też taki dobry sposób, żeby od razu jej wysłać na przykład wózek, żeby on stał. Wtedy nabiera też już tego poczucia macierzyństwa, już widzi to dziecko w tym łóżku, to jest bardzo ważne. Nie? Także to są te sytuacje. Także potrzebujemy aniołów, potrzebujemy darczyńców. No, nie ograniczamy się w naszym rozwoju. Mamy jeden oddział w Polsce, w Starogardzie Gdańskim. Nie mamy więcej oddziałów, chociaż czym to załatwiamy? Jakby kontaktem, transportem. No dzisiaj, no dzisiejszy dowód jest na to. Przyjeżdżam do Warszawy. Spotkaliśmy się w Warszawie. Do Warszawy, tak. W Warszawie przyjeżdżam z samochodem transportowym. Coś przywożę, nie? Ale także z tej Warszawy będę odwoził i po prostu i przywoził z kolei do Szczecina. No, dzisiaj jest dzień wolny, przypada, no, pracownicy moi, nie to, że mają wolne, mają swoje rodziny, mają dzieci, każdy dzień po kilkoro dzieci, a więc no, tym, który może w dniu wolnym popracować, jest najczęściej ksiądz. Tutaj mówiliśmy trochę, że taka paczka nawet daje duże poczucie bezpieczeństwa kobiecie. Ja bym dotknął tego wątku poczucia bezpieczeństwa w kontekście jego braku, kiedy dziewczyna ma w głowie myśli o aborcji, bo właśnie nie ma tego wsparcia ze strony mężczyzn, ojca dziecka. Nie ma tego poczucia bezpieczeństwa. Dlatego chyba to jest najbardziej powszechna przyczyna, że kobieta zaczyna rozważać dokonanie aborcji, bo ojciec dziecka jest nieobecny. Zgadza się, dokładnie. No to jest, powiem tak, 99% tych wszystkich przypadków, które mamy, a mogę też, dzisiaj rozmawiałem z pewną osobą na ten temat, no wszystkie kobiety, które są u nas w domu Małych Stópek, dom dla kobiet z dziećmi, czy też w ciąży, czy też z dziećmi po urodzeniu i w innych domach samotnej matki, to są właśnie w tych sytuacjach zostawione przez mężczyznę.
zostawione, po prostu zostawione, i one wtedy no, dopada ich poczucie bezradności, czy ja dam sobie radę, nie? Nie dam sobie rady, nie mam pomocy, nie? Co ja zrobię z tym dzieckiem, gdzie ja zamieszkam, nie? Kobiecie samotnie wychowującej dziecko jest bardzo ciężko. Ja mówię samotnie, to znaczy nie ma tego mężczyzny, nie ma rodziny. To jest samotnie. To jest tragicznie, jest wtedy ciężko. Prostej czynności nie może na zewnątrz domu wykonać, bo jest dziecko. Nie wyjdzie sama do lekarza, bo jest dziecko. Musi z dzieckiem to zrobić, nie? Podejmuje pracę, dziecko do żłobka, tak, ale dziecko choruje. Nosi do pracy zwolnienie lekarskie. Już jej po takich kilku takich zwolnieniach nie przyjmą jej do pracy, no bo ciebie nie ma w pracy, ty masz dziecko, nie? To jest, wielokrotnie słyszałem, nie, przyjmę, ja jej nie przyjmę, bo ona ma małe dziecko, dziecko choruje, ja nie będę miał z niej pracownicy, nie? Kobietom samotnie wychowującym dzieci jest bardzo ciężko, one o tym wiedzą, wpadają właśnie w ten klimat bezradności, bezsilności, i dlatego tutaj no, jest potrzebne wsparcie szeroko rozumianego otoczenia. Słowa świętego Jana Pawła II z encykliki Evangelium Vitae: potrzebna jest powszechna mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia. Tego nie załatwią fundacje, tego nie załatwi Fundacja Mały Stupek i inne fundacje pro-life, nie? Tego nie załatwi państwo. My musimy być pro-life, nie? Dla życia, nie? Być dla życia to nie tylko wewnętrzna postawa, ale ta wewnętrzna postawa, która przejawia się w czyn. Ja bardzo się cieszę, że te osoby, które nas wspierają, Fundacja Mały Stupek, to są właśnie te osoby, które robią to w ten sposób, w czyn. Proszę księdza, ja w swoim środowisku niczego nie zrobię. Nie mam takich możliwości. Dlatego ja wspieram Fundację Mały Stupek. Ja zawsze to powtarzam. Zanim wesprzesz Fundację Mały Stupek, rozejrzyj się wokół siebie. Żeby nie było tak, jak z jedną moją wolontariuszką, jeszcze wtedy, kiedy byłem wicedyrektorem Caritas, która dostała kartkę starszej osoby, do której miała pójść z pomocą, i zdziwiona mówi: proszę księdza, ale to jest mój sąsiad. Ona przyszła, zgłosiła swoją pomoc bycia wolontariuszem w Caritas, a nie wiedziała, że piętro niżej ma sąsiada, który potrzebuje pomocy. I to samo my. Zanim wpłacimy jakieś pieniądze na Fundację Mały Stupek, rozejrzyjmy się wokół siebie, czy nie ma takich osób. I dopiero wtedy nie ma. Idźmy naprawdę tutaj. Ja wiem jedno, że Fundacja Mały Stupek jest taką możliwością działania tych, którzy nas wspierają. I tutaj To jest bardzo ważne, nie? My bez nich byśmy nie istnieli, nie? To nie jest tak, że to robi ksiądz Tomasz. Ja tego nie lubię, jak tych wszystkich prezesów różnych organizacji się tak na piedestał się stawia i o, cudowny, cudowny. No dobrze, no ja kieruję tym, ale bez darczyńców nie istnieje fundacja. Nie istnieje. To nie jest jakby moją zasługą, tylko zasługą naprawdę wszystkich, i gdy trzymam dzieciątko w rękach, taką okazję miałem wczoraj, narodzonego dzieciątka, mieszkanka naszego domu Małych Stupek, właśnie też dom jest domem Małych Stupek, nie domem samotnej matki, tylko dom Małych Stupek, to ta radość, ja miałem wielką radość, ale też i mówię, miejcie wy ją wszyscy, bo to dzięki wam, to ona ma, dzięki wszystkim darczyńcom Fundacji Mały Stupek, ma dach nad głową, jest ciepło, jest jedzenie, jest dobry klimat. I to jest bardzo ważne, i fundacja właśnie działa w tym kierunku, że w ten sposób, że my nie korzystamy z pomocy państwowej. To jest fenomen. Ja powiem tak, znaleźć takie fundacje, stowarzyszenia, które nie korzystają z projektów, grantów, dofinansowań, wsparcia samorządowego, nie wiem, różnych innych organizacji państwowych, no to jest naprawdę szukać ze świeczką. My mamy taką zasadę, że korzystamy tylko i wyłącznie z pomocy naszych darczyńców. Dlaczego? Bo chcemy, aby Fundacja Mały Stupek była wyrazem jakby tego pro-life, które jest w społeczeństwie. Nie naszych układów z jakąś tam władzą,
tylko wyraz właśnie pro-life społeczeństwa. I nawet jeśli mamy telefon z jakichś tam czynników, bym powiedział, władzy, proszę księdza, dla waszej fundacji mam trochę pieniędzy, a ja mówię, nie, dziękuję. Jak to ksiądz dziękuję? Jak pan osobiście ze swojego konta, swojej wypłaty na nasze konto, tak prywatna wpłaci, to tak, to będę wdzięczny, ale tak nie przyjmuję. Mamy taką filozofię działania. Później w odniesieniu do tej osoby zadałem pytanie w księgowości, a czy ta osoba wpłaciła? Proszę księdza, tak, 2000. To byłem bardzo zadowolony, że przyjął to do serca. Nie tylko tak wystąpił jako taki gdzieś tam urzędnik, ale właśnie też osoba właśnie to chciała coś zrobić dla obrony życia. Dlatego też naprawdę to jest to i myślę, że tutaj uprzedzając też pytanie pana redaktora, ta zdanie się na opiekę pana Boga. Nie? To jest takie trochę... A co będzie, jak ludzie nie będą wpłacać? Ja mówię, no wtedy nasze pro-life będzie takie, jak na ile ludzie będą wpłacać, a więc może być mniejsze, nie? Dzisiaj mogę mówić o setkach tysięcy zakupionych pieluch, mogę mówić o domu, który prowadzimy dla kobiet, o domach, które wspieramy, domach innych samotnych matek i tutaj to jest naszym też celem, aby te domy wspierać, bo wiemy, że one potrzebują pomocy. No w tamtym roku to była, nie wiem czy... Postaramy się to powtórzyć w tym roku. Paleta chemii gospodarczej dla takiego domu. Cała paleta. No, po prostu 64 palety. Nie? Dwa tiry poszły w Polskę, żeby rozwieźć te wszystkie artykuły. Nie? Zakup dla każdego domu samotnej matki pralki. Ja wiem, że ta pralka, ona na rok wystarczy, więc nie wystarczy, bo to jest po prostu sprzęt, który bardzo się psuje, gdy chodzi dzień i noc niemalże w takich domach. Nie? To jest ta działalność, która jest taka bardzo, bardzo szeroka. Teraz pomoc dla Ukrainy, z myślą my przede wszystkim o dzieciach, bo to jest naszą domeną, naszej działalności. Artykuły, które zostały kupione przez fundację, z darowizn dla Ukrainy, to znaczy, bo to były celowo. Ci, którzy nam to wpłacali, wpisywali darowizna Ukraina, to około 1 000 000 złotych. Tak. Fundacja Mały Stupek, nie? 1 000 000 złotych tyle wydała, nie? Może nie drugie tyle, ale na pewno połowę z naszych magazynów poszło, zostało też wywiezionych. Teraz przygotowany jest transport na Ukrainę, tam gdzie bomby padają, dokładnie Żytomierz, Winnica, szpital, artykuły medyczne, i żywność, tir, no i śpiwory, i koce, 33 palety, niedługo za kilka dni wyjadą, nie? A więc to jest na tej zasadzie, to jest ta działalność ma specyficzny charakter, nie? My tu jesteśmy odzwierciedleniem tego poczucia wartości życia w społeczeństwie. I dlatego tak nam zależy, żeby tych osób było jak najwięcej. Ktoś mi powiedział, proszę księdza, a nie lepiej byłoby, gdyby jedna osoba wpłaciła 1 000 000 złotych, i jeden darczyńca byłby. Ja mówię, no dobrze byłoby, ale ja wolę, jak 1000 osób płaci po 1000 złotych, albo 10 tysięcy po 100 złotych, nie? Bo wtedy mam 10 tysięcy w Bractwie Małych Stópek, a nie jednego. Ja wiem, że tutaj można powiedzieć z dużą kwotą pieniędzy, ale 10 tysięcy osób, nie? To już przechodzą także do wątku duchowego, to jest 10 tysięcy osób, które mogę poprosić o modlitwę. I od 10 tysięcy mogę tą osobę, tyle osób mogę jakby modlitwy otrzymać. Nie? A więc tutaj ważne jest to bractwo Mały Stópek. Nie? Ja wiem, że trochę może to jest takie przeciwne takiemu finansowemu myśleniu, no bo jednak fundacja to są fundusze przede wszystkim, nie? Ale no nie chcemy, żeby to była tylko i wyłącznie jakaś taka maszynka do zbierania pieniędzy. My mamy oczywiście te pieniądze przekuwać na konkretną działalność pomocową, ale musimy pamiętać, żeby one, te pieniądze były od konkretnych osób i jak największej ilości osób, która podziela z nami ideę obrony wartości życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Mówił ksiądz o tej dużej liczbie członków Bractwa Małych Stópek, a nie jednej osobie, która na przykład robi przelew za 1 000 000 złotych, jest jedynym członkiem Bractwa. A tak się zacząłem zastanawiać, kiedy ksiądz to mówił, czy wśród osób z Bractwa zdarzają się osoby poszukujące, albo agnostycy, albo ateiści, albo jacyś niewierzący, ale chcący czynić dobro. I
zacząłem się zastanawiać, czy to dobro, które ten niewielki płomyczek dobra, który się dzięki tej pomocy też materialnej może w nich rozpala, czy nie prowadzi ich w stronę Boga, w stronę nawrócenia, w stronę duchowości. Jak najbardziej, oczywiście. Tutaj mogę podać przykład pewnej osoby, która kiedyś zaprowadziła swoją koleżankę niewierzącą na Marsz dla Życia. Marsz dla Życia, który w Szczecinie prowadzi do katedry, ale sam sobie nie jest marszem religijnym. To zaznaczam, że to nie jest Marsz Świętości Życia. Oczywiście ci osoby, które tam są wierzące, przyjmują to jako Marsz Świętości Życia, ale my go nazywamy Marsz dla Życia, nie? I ona uczestniczyła w tym Marszu dla Życia i zrobiła taki krok z Marszu dla Życia do katedry, można powiedzieć, na chwilę. A po jakimś czasie to się zrobił już z takim doświadczeniem Pana Boga. Odkrywając wartość życia, odkrywamy także Jego Stwórcę. I też odwrotnie, zamykając się na wartość życia, zamykamy się na Pana Boga. Możemy powiedzieć ekskomunika, nie? Wyjście ze wspólnoty, z komunii. Nie? Także to jest i ja mam często takie świadectwa osób, które zawsze, gdy zbieram na konkretne dzieła, proszę o taką informację do mnie SMS-ową. Ile poszło na konto? Ile są wysłane na konto? To nie jest konieczne, ale wskazane, ale niekonieczne. Jest bardzo mi miło, gdy otrzymuję wieczorem SMS-y, co chwilę go myk, 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 SMS i dobre słowo jakieś jest. Ale często też jest, nie? Jestem niewierzący, niewierząca, ale wspieram to dobre dzieło, nie? No i zawsze odpisuję, że to nie jest sprawa konfesyjna, obrona życia. To jest sprawa ludzka. Wartość życia nie wypływa z religijnego podejścia, tylko samo z siebie, z istnienia człowieka. I to, od kiedy jest życie człowieka, to nie jest dogmat Kościoła, to jest stwierdzenie nauki. Dlatego tak przeciwnicy uciekają od nauki. Nie chcą mówić językiem naukowym, nie? Mówią oczywiście płód, zarodek, ale boją się jakby określić, nie? Że to jest początek życia. Większość naukowców, i to są takie statystyki bliskie 90%, niezależnie czy są wierzący, czy nie, ale stwierdzają, że życie człowieka zaczyna się od poczęcia. Ale jednakże to jest bardzo ważne dla nas, dla osób wierzących. Dlaczego? Fundamentem naszej wiary jest Jezus Chrystus, który stał się człowiekiem. I nauka nam odpowiada, od kiedy stał się ten człowiekiem. Nie z chwilą Bożego Narodzenia, gdzie my czytamy słowo stało się ciałem. Nie. To jest od chwili poczęcia Jezusa w łonie Najświętszej Maryi Panny. Oczywiście my wierzymy, że to poczęcie odbyło się w sposób cudowny za sprawą Ducha Świętego, ale dla osób niewierzących, a historycznie podchodzących do obecności Jezusa Chrystusa, oni wiedzą, że początek Jezusa Chrystusa, życia Jego, to jest od poczęcia. Nie? Także odrzucając fakt poczęcia osoby, poczęcia jako początku życia, powiem tak, osoby niewierzące odrzucają coś ludzkiego, jakiś kawałek człowieczeństwa swojego, a osoby wierzące odrzucają samego Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem w łonie Najświętszej Maryi Panny. Nie? Także tutaj to trzeba z jednej strony rozgraniczyć, ale z drugiej strony także i połączyć to, że ta nauka jest dla naszej wiary tutaj bardzo, bardzo ważna. Mówiliśmy o takich praktycznych działaniach pomocowych, ale ksiądz mówi też po pierwsze przeciwdziałać. Na czym polega edukacja prowadzona przez fundację? Przeciwdziałać, przeciwdziałanie, może samo słowo przeciwdziałanie nie jest niedobre, bo w sobie ma już coś takiego negatywnego. Przeciwdziałać, ja bym powiedział bardziej językiem Jana Pawła II z encykliki Evangelium Vitae, formacja. Formacja, czyli pewna informacja, która buduje świadomość. Niestety teraz następuje deformacja, niszczenie tej świadomości. Wiedza sprawia, że jest świadomość i osoby, które są przeciwne życiu, nie sięgają do wiedzy i powiem tak, nawet starają się zdyskredytować to, co jest efektem wiedzy. Podam przykład, Fundacja Mały Stupek stworzyła kapitalną książeczkę, to tylko 12 kartek, 24 strony.
Genesis, początek życia człowieka. Dlaczego jest to wyjątkowa ta książeczka? To jest skrót z embriologii. Tam nie ma nic kompletnie, co by było, nie wiem, niektórzy mówią ideologiczne, religijne. Nie, nie, absolutnie nie ma. Jest skrót z embriologii i z takim wątkiem nowoczesnym, to znaczy to, co jest narysowane grafiką w tej książeczce, gdy przyłożymy telefon komórkowy, smartfona po wcześniejszym pobraniu aplikacji Genesis AR+, to my ten obraz zobaczymy w naszym telefonie w trójwymiarze. Możemy jakby dzieciątko obejść z każdej strony. Możemy wejść do ciała dzieciątka, rozwijającego się od pierwszych. To jest coś jak hologram, o tak bym można powiedzieć. Tylko, że hologram w naszym telefonie w ten sposób. Wspaniała sprawa. I powiem tak, w taki sposób staramy się jakby przeciwdziałać, czyli uświadamiać, dając wiedzę. No niestety, podam przykład, to jedna gazeta bardzo aborcyjna napisała w swoim internetowym wydaniu, że ta książeczka jest polityczna, dokładnie prorządowa, jest religijna i antyaborcyjna. Jeden z naszych darczyńców, gdy to przeczytał, tak się zdenerwował, a jest darczyńcą, który dysponuje pewną sumą pieniędzy, powiedział to publicznie, ja to powtarzam, każdy, kto w tej książeczce Genesis, początek życia człowieka, wydany przez Fundację Majostupek, znajdzie cokolwiek religijnego, cokolwiek politycznego, prorządowego i cokolwiek antyaborcyjnego, od tego pana dostaje 40 tysięcy złotych. Mijają 2 lata. No, redaktorzy tej gazety powinni pierwsi się rzucić na te pieniądze, przecież no, chyba że są tak bogaci, że nie chcą. Nie? Dlaczego tego nie robią? Bo tam nie ma nic o tym charakterze. Ale co robią? Starają się zdyskredytować po to, żeby powiedzieć, to nie jest wiedza. Nie, to jest wiedza, to jest skrót z embryologii, z 3 najnowszych podręczników z embryologii. Książeczka sprawdzona przez fachowców z biologii. Tam to zostało też dopuszczone przez ministerstwo. Jest w każdej bibliotece szkoły średniej. Kilkanaście sztuk jest. Nie? Także to jest coś, co bardzo ważne jest. Nie? No, teraz problem z dotarciem, żeby ktoś sięgał po tę wiedzę. My tutaj takie mamy produkty na różnym poziomie, dla osób też, dla dzieci, dla osób starszych. Nie? Temu służą też różnego rodzaju nasze publikacje, żeby pokazywać wartość życia człowieka od tej strony właśnie, od nauki. Zachwycając się, to jest słowo jednego z noblistów, bodajże japońskich, lat temu kilkanaście, który no, pod mikroskopem zachwycił się życiem człowieka i powiedział, jak to jest to życie podobne do mojej wnuczki. Nie? Zobaczył, że jakościowo tutaj nie ma żadnej różnicy. Nie? To my sobie na to pozwalamy, że spychamy to życie na margines, spychamy, przepraszam, na zniszczenie. Dlaczego? Bo możemy, bo to jest słabe. Bo nie usłyszymy krzyku. Nie? Trzeba mieć tą wrażliwość, wyczucie, żeby powiedzieć, to jest życie człowieka. To jest życie człowieka i ja będę go bronił. Tak jakby to było życie dorosłego człowieka. Takich właśnie wrażliwych szuka Fundacja Małych Stópek. A wiem, że są organizowane też między innymi wystawy związane z tematyką pro-life. Czy zdarzyło się kiedyś, że ktoś obejrzał na przykład taką wystawę i zmienił poglądy na temat życia? Nie mam takiego bodajże przykładu. Mam przykłady oddziaływania. Oddziaływania w jedną i w drugą stronę. To znaczy, że kogoś coś intryguje, coś inspiruje i ja na to liczymy, że to będzie taka kartka, która będzie dołożona do życia tego człowieka. Kartka, która jest cienka. To jest leciutka. Zgadzamy się, nie? A połóżmy takich kartek 300. Każdego dnia jedno, 360 w roku. To nikt nie powie, że to już jest lekkie, że to jest cienkie. To już widzimy, to już jest książka. I o to chodzi w tej wystawie, żeby budować taką książkę wartości życia, piękna życia człowieka. I to ty świadectw, że to intryguje, że to zastanawia, to mamy bardzo wiele, ale mamy te świadectwa takie, że osoby, które są przeciwne życiu, drobny szczegół potrafi zdenerwować. Chociażby jak ta książeczka Genesis. Nie? Też mamy wystawę z tej książeczki. Widzieliśmy osoby, które były wściekłe z powodu tej wystawy, która jest stricte naukowa. No, jak można być wściekły? Tylko dlatego nawet słownictwo, które tam było używane, to było słownictwo takie
wyjęte z tej książki Enzymbryologii. Wspomniana ta wystawa i ta produkcja Genesis została także oprotestowana przez niektórych posłów. Napisali interpelację do Ministerstwa Edukacji na poselską interpelację do Ministerstwa Edukacji Narodowej i w tej interpelacji już było kłamstwo, bo tam wyrażali swoje oburzenie, że w tej publikacji jest mowa jest o poczęciu. Ja byłem przekonany, tak szczerze mówiąc, że no chyba jest, skoro tak napisali w interpelacji. Pytam się mojego pracownika, zobacz, ile razy jest poczęcie w Genesis. Komputer wbija słowo Genesis. Mówi, nie, proszę księdza, tam nie ma tego słowa. Nie ma słowa poczęcie, nie ma. Nie użyte jest, bo to jest wyjęte z książki. A więc no, jednych zachwyca książka, wiedza, a innych oburza, jednych zachwyca i może pobudza, ale zastanawia, intryguje wystawa, a innych po prostu, innym robi wielkie oburzenie. Podam przykład z wystawy, pięknej wystawy, którą młodzi zrobili. Genialny pomysł, aby młody człowiek trzymał jakąś rzecz nawiązującą do rozwoju prenatalnego. Można takie znaleźć? Ja zwróciłem sam pewien pomysł, nie został wykorzystany, aby trzymać kliszę rentgena z układem kostnym i wtedy można napisać, od kiedy układ kostny się tworzy, nie? Można byłoby, nie? To nie zostało wykorzystane, ale były inne wykorzystane. Na przykład wykorzystane było, jak Marek trzyma ciężarki, i napisano, od kiedy tworzą się mięśnie, nie? Jak Ania trzyma lupę i patrzy przez lupę, od kiedy działa wzrok nienarodzonego dziecka. Mateusz trzymał piłkę, tam był fajnie, czwarty miesiąc, pierwszy kopniak. To mi się najbardziej podobało, nie? Później Karolina trzyma wycięte serce i napis 21 dzień. Bije serce. I co się stało z tą wystawą? Podam przykład w Kielcach. Wielkie oburzenie. Jakie serce? W 21 dniu nie ma serca. No oczywiście, że w tym kształcie co nie ma, ale to jest to bicie. To tętno, którego kontynuacja jest w tym biciu serca w następnym. Nie? To nie jest oczywiście serce w tym znaczeniu, które mamy. Tak samo to, co nienarodzone dziecko ma, nie jest takie jak za lat później 10 na przykład, nie? To całkiem inaczej wygląda, oczywiście, nie? Ale to już no, nauka mówi bardziej o prasercu, nie? Ale widać, że dla jednych to było pobudzające. Ojejku, bije serce, nie? I chociażby to, co mamy przez WSG. Przecież przez WSG mamy nic innego jak bicie serca. No tak, oczywiście ktoś może powiedzieć, że to jest bicie serca, a inny zaprotestuje, że nie, proszę księdza, to nie jest bicie serca, bo to jest tylko i wyłącznie no, echo bicia serca, bo tak to się dokładnie nazywa, nie? W każdym razie to jest bardzo ważne. Nauka, która z jednej strony intryguje, z jednych innych oburza. To też jest, widać, że powód jest gdzie indziej, gdzieś w człowieku, nie? Może jakieś wyrzuty sumienia się pojawiają. Tak, no bardzo często jest tak, nie? Chociaż powiem tak, z tymi wyrzutami sumienia to jest tak, że bardzo często jest tak, że powodują atak, ale też i jak ostatnio miałem telefon osoby, która mnie informowała, że na pomoc jednej kobiecie w ciąży wpłaciła pieniądze, i powiedziała tak, proszę księdza, ja jestem z tego pokolenia 40-latków, które się budzi, które widzi, że się źle stało. I moja historia niestety jest też sprzed tam iluś tam lat, ma charakter aborcyjny. I ktoś, kto doświadczył i nazwał po imieniu to, co się stało, idzie po nie w drugą stronę. Jedna z moich uczennic, która kiedyś w obecności osób, które mówiły, że ta aborcja to nic, to takie, to jakie, co ty tam mówicie, jakie tam zabicie dziecka, a ona tak wybuchnęła z taką, z płaczem, ale też z wieloma takimi ciężkimi słowami, nie? To dlaczego ciągle ja o tym myślę? Dlaczego ciągle ja płaczę? Dlaczego ja tak przeżywam, skoro to takie nic, jak wy mówicie, nie? Ona była
tą osobą, która też doświadczyła aborcji. Nie? I teraz do tej pory, to było kilkanaście lat temu, a do tej pory jest taką osobą wspierającą fundację, jest tym aniołem, który organizuje bardzo często zbiórkę na paczuszkę dla maluszka. Fundacja Małych Stópek to także formacja duchowa. Tak, i tutaj można powiedzieć, że to jest pierwszy front działania. O tym zawsze wiedziałem. Od tego mojego pierwszej sytuacji aborcyjnej, z którą się spotkałem, gdzie ja to usłyszałem. Ktoś powie, że ksiądz znał te słowa z Pisma Świętego. Nie, ja je usłyszałem. A brzmiały tak. Są takie złe duchy, które można pokonać tylko modlitwą i postem. A więc wiedziałem, że modlitwa jest tutaj. Ten wymiar duchowy jest bardzo ważny, ale przekonałem się po następnych kilku, no już nawet kilkunastu latach, nie tak dawno, kiedy to w mojej obecności stało się to, co później egzorcysta nazwał demonstracją złego ducha. I powiedział coś takiego, nie? To się stało w twojej obecności, bo ty się tym zajmujesz. To znaczy, bo ty bronisz nienarodzonych. Zły nienawidzi życia człowieka i chce je zniszczyć. I nie chodzi o zniszczenie nienarodzonego. Ty chodzi o zniszczenie tych, którzy zabijają nienarodzonego. Bo to są ofiary też. To są ofiary. Ci, którzy sprawiają, że nienarodzone jest ofiarą. Dlaczego są ofiarami? Bo wchodzą w grzech śmiertelny. To jest ta sieć, wokół której nienarodzony jest jakby tym, to, te złe porady. My ci pomożemy. Wiadomo jak, nie? Ty się z bachorem nie pokazuj, nie? Zrób swoje, nie? I tutaj ten ksiądz egzorcysta mi powiedział tak, ale zły nienawidzi życia człowieka, bo jest ukochany przez Pana Boga, ale boi się tego, co jest przeciwne jego naturze. Boi się pokoju, miłości, dobra. Boi się Maryi. I tutaj jakby wątek niepokalanej, nie? Która staje w obronie. A więc Maryja to co? To różaniec, nie? Różaniec to co? To duchowa adopcja dziecka poczętego, czyli 9 miesięcy każdego dnia jedna dziesiątka różańca świętego w intencji nienarodzonego dziecka, by urodziło się w kochającej, szczęśliwej rodzinie. I to jest ta siła też, o którą prosimy wierzących. Nie? Módlcie się, szczególnie módlcie się na różańcu. Jedni pomagają materialnie, drudzy fizycznie, a jeszcze inni pomagają duchowo. I gdybym miał tutaj tak rozłożyć, co jest ważne, to ja wiem, że to duchowe jest najważniejsze. Nie? Najważniejsze. A później dopiero materialne. Bo może być tak, że bez tej siły duchowej to żadne środki materialne nam nie pomogą. A może ktoś będzie słuchał tej audycji i tak sobie pomyśli nieśmiała, może ja bym podjął duchową adopcję dziecka poczętego, ale być może nie wie, czy to trzeba zrobić w jakieś konkretne święto maryjne, czy w jakimś sanktuarium, czy bazylice, czy to można w domu zacząć taką duchową adopcję, jak to wygląda? Najlepiej 25 marca zwiastowanie pańskie w kościele, jeżeli będzie organizowane w parafii, ale nawet jeżeli nie będzie, to samemu podjąć duchową adopcję dziecka poczętego. Najlepiej byłoby w kościele. W jaki sposób? Po prostu przeczytać zobowiązanie, przyrzeczenie duchowej adopcji dziecka poczętego. Jak nie w kościele, to ja polecam w każdym innym miejscu. Ważne, żeby deklaracja się wewnętrzna się odbyła. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy w tej materii, a ma telefon smartfona, ściągnąć aplikację Adoptuj Życie. I tam jest wszystko. Tam jest i są filmy USG, i bicie serca, jest i rozważania różańcowe są, i tekst przyrzeczeń, i tekst codziennej modlitwy duchowej adopcji dziecka poczętego. To jest jedna dziesiątka różańca i ten tekst duchowej codziennej modlitwy. Nawet jeżeli ten tekst codziennej modlitwy miałby być ułożony przez samą osobę modlącą. Ważne, żeby on był. Nie? I wtedy to jest ta siła, która jest siłą modlitwy tak wielu osób za życiem. Także w przeróżny sposób możemy podjąć duchową adopcję. Ważne, żeby ją podjąć. Nie? Tutaj się nie ograniczajmy się tym, że bo to musi być tego dnia. Możemy w każdego innego dnia. Teraz tak, ktoś kończy po 9 miesiącach. Mówi, proszę księdza, ja nie czekam na następne 3 miesiące na następną duchową adopcję. Ja od razu zaczynam następną duchową adopcję. Nie? Niektórzy mówią, proszę księdza, ja już nie składam przyrzeczeń kolejnych, tylko po prostu automatycznie z jednej duchowej adopcji Pan Bóg wie, że ja po prostu zobowiązuję się, żeby cały czas się będę modlić. Nie? Także to jest piękna modlitwa, to tak bardzo, bardzo ważna. Czy jest jakaś historia związana z pomaganiem kobietom, które
chciały dokonać aborcji, która szczególnie zapadła księdzu w pamięć? Powiem tak, no one są wszystkie, które są, zapadają mi w pamięć, bo są wszystkie ważne, gdy chodzi o życie człowieka. No, przyznam się, że te najtrudniejsze są dla mnie takie, które mi zapadają w pamięć, bo człowiek się najwięcej musiał tam natrudzić, nie? To najwięcej rozmawiać, najwięcej różnych okoliczności przeciwnych. No niestety pamiętam też bardzo dobrze moje porażki, nie? Kiedy nie udało mi się odwieźć kobiety od aborcji, kiedy później był telefon, ale już był z płaczem, że stało się, co się stało. I to też jest bardzo, bardzo trudne. I ja tak sięgam tak naprawdę do tej pierwszej historii, o której też powiedziałem te kilkanaście lat temu, bodajże 2003 rok, i później moja rozmowa z tym młodym człowiekiem, który się urodził, już wtedy 18-latkiem. Moja rozmowa, ja mu jemu powiedziałem jedno: jak będziesz miał urodziny, to pamiętaj, tyle ile masz lat, ty kupuj róż dla swojej, kwiatów dla swojej mamy. Ja wiem, że to dla ciebie wtedy może dają prezenty, ale ty rób jej prezent, bo ja wiem, co ona przeszła, żeby ciebie urodzić. Musiała przeciwstawić się, można powiedzieć, wszystkim. Ona się wszystkiego bała, nie? Opuszczona, nie? Bała się strasznie swoich rodziców, chociaż można powiedzieć niepotrzebnie, nie? Bo matka, która bardzo surową kobietą była, zareagowała w sposób piękny. Piękny, po prostu przytuliła i powiedziała, będzie dobrze, nie? Nie, także to jest taka historia, którą ciągle żyje, i gdy rozmawiałem z tym młodym człowiekiem, widziałem, jaki wspaniały, młody, inteligentny, wrażliwy, przystojny chłopak po prostu, nie? Mówię i teraz sobie pomyślę, że jego by nie było, nie? Byłby świat uboższy o tego wspaniałego człowieka. Nie? Także jest to tak w moim sercu najbardziej gdzieś tam zapadło, ale wszystkie je pamiętam, bo wiem, że... I od razu mówię też, że to nie jest tak, że to jest moja zasługa. Nie, już powiedziałem, to zasługa, te kwiaty są dla jego mamy, nie? Tych kobiet, bo one musiały przebić ten mur, one musiały wyrwać się z tego, czym były omotane. Nie? A więc tutaj wielka praca była wykonana przez nie. Coś naprawdę heroicznego. Co mówią później matki, które początkowo chciały właśnie dokonać aborcji, a później zmieniły zdanie, i co mówią po fakcie? Powiem tak, nie miałem reklamacji, to po pierwsze. Po drugie, cieszę się, jak nic nie mówią. Wiem jedno, że nie wolno do tej sytuacji wracać i nie wracam. Jeżeli one nie wspominają w ogóle tej aborcji, to znaczy, że to już jest poza nimi. Zresztą jak zaczynają wspominać, bywa tak, że gdzieś tam jest wspomnienie ze łzami i ja od razu muszę mocno zareagować. Kobieto, przecież ty to dziecko przyjęłaś, ty je urodziłaś, ty je kochasz. Zostaw tą głupotę, która była w twoim życiu. Ty się z tego wyspowiadałaś już nawet, nie? Chociaż tam wszyscy wokoło się powinni bardziej spowiadać niż ty. Bo to oni byli tymi rzeczywistymi sprawcami tego aborcyjnego planu. Nie? Także wiem jedno, że ja nie mogę do tej sytuacji wracać i się cieszę, kiedy one nie wracają. Naprawdę się cieszę. Bo one wtedy żyją właśnie tą historią życia. Życia, piękna życia, miłości. A nie dręczenia siebie, że ja kiedyś tam coś takiego chciałam. Nie? A co mówią z kolei ojcowie właśnie po tym, jak narodzi się dziecko? Ojcowie, którzy pierwotnie zachęcali do aborcji. Cieszę się, jeżeli są tacy, którzy wracają do kobiet. Są, ale to są nieliczni, można powiedzieć. Pamiętam jednego, który się wypierał nawet ojcostwa, a gdy trzymał dziecko, to było przy mnie. Mówi, jaki on do mnie podobny. Zaraz, ja mówię, zaraz, no to w końcu. To twoje dziecko, czy nie twoje dziecko? Nie? No, wiesz o tym, że badanie DNA co wykaże, tak? Więc daj sobie spokój z tym, nie? Powiem tak, no i też jednego mam w pamięci, który chciał aborcji, ale też i za moją poradą pokazałem mu wtedy też i USG jego nienarodzonego dziecka i on do mnie, co mam robić? Ja mówię, co masz robić? Kupuj tyle kwiatów, ile uniesiesz na kolana i proś, żeby ona ciebie z powrotem przyjęła. Bo to on od niej odszedł, nie? Domagając się aborcji. I on to zrobił. On to zrobił, ona cały czas go kochała. I powiem tak, dzisiaj są szczęśliwe małżeństwa. Nie? To jest bardzo ważne, żeby mężczyzna zachował się jak mężczyzna, nawet w obliczu swojej jakiejś głupoty, jakiegoś błędu, grzechu, nie? Tak dalej. Nie?
Także no, powiem tak, no niestety większość z nich jest gdzieś poza i jakieś tam, jak płacą marne alimenty, to wszystko na co ich stać. Wielu z nich bez oporu decyduje się na to, że nie mają prawa do dzieci. Niestety tak jest. Nie? Gdzie można znaleźć informacje o Fundacji Małych Stópek i Bractwie? Jeżeli już Facebook, to już powiedziane było, Fundacja Małych Stópek i Bractwo Małych Stópek, poprzeglądać sobie te wszystkie zdjęcia, zobaczyć, ile tam tych działań jest. A jeżeli chodzi o tak o internet w ogólności, to strona internetowa fundacjamałychstopek.pl. fundacjamałychstopek.pl bez polskich znaków, razem pisane. I wtedy po prostu będzie wszystko jasne. Gdyby ktoś chciał pomóc w jakiś sposób, to wszelkie informacje znajdzie. Tak jest, jest zakładka wspieraj i na różne sposoby można wspierać, także nie tylko te finansowe, ale także te właśnie materialne mówiąc, chociażby ostatnio zrobiliśmy zbiórkę rzeczy dla kobiet. No przyznam się, że tego się nie spodziewałem, że tych paczek do tej pory było 280. 280 paczek. No pan z poczty, który przyjeżdżał do domu Małych Stópek, no już tak przestał nas lubić, bo musiał ciężary dźwigać, nie? No ale także, ale mam nadzieję, że to się wszystko normuje, jak ta akta się skończy. Na koniec takie pytanie. Czy ksiądz sam też podejmuje duchową adopcję dziecka poczętego? To jest sprawa naturalna i to w taki sposób, no jak to już powiedziałem, jedna się kończy, druga się zaczyna. Robię to poprzez aplikację duchowej adopcji dziecka poczętego, które mam w swoim telefonie. Aplikacja nazywa się Adoptuj Życie. Na swoim telefonie to na samym początku jest 22. Przepraszam, to jest tydzień 22, a dzień 153 i tutaj możemy, mam nadzieję, że uda nam się posłuchać tego. To jest właśnie echo bicia serca. W aplikacji też możemy zobaczyć USG odpowiadające danemu rozwojowi prenatalnemu. USG, które zostało nadesłane z całej Polski, a więc te wszystkie USG na tej całej aplikacji są z całej Polski. To nie jest USG jednego dziecka, ale wielu, wielu, wielu dzieci. No też możemy, jest rozważanie duchowej adopcji, tajemnicy konkretnej. Jest informacja, codzienna modlitwa. Jest także informacja taka prenatalna. No trochę w takim tonie, trochę bym powiedział żartobliwym też napisana. Pan redaktor może przeczytać, bo... Dzień 153 do boju. Mój organizm zaczyna produkować białe krwinki, by zwalczać infekcje. Tak jest. To jest informacja, co się dzieje w tym stadium rozwoju prenatalnego. Także to jest to, co jest bardzo potrzebne, a więc modlitwa, informacja, formacja i działania. Tak zapytałem o to, czy ksiądz sam podejmuje duchową adopcję, bo w internecie znalazłem taką księdza opowieść, że księdza siostra nie mogła urodzić dziecka i ksiądz podjął duchową adopcję tego właśnie dziecka. A tak, to ja myślę, że Pan Bóg tak to było pierwsze moje podjęcie duchowej adopcji dziecka poczętego. Pamiętam 28 marca, Marsz dla Życia, rok 2008, możemy sprawdzić, że rzeczywiście to była niedziela wtedy po Marszu dla Życia. Wszyscy w katedrze podejmują duchową adopcję dziecka poczętego i wtedy no ja tak pomyślałem sobie, no ja mam w jakiej intencji, nie tylko takie antyaborcyjne, czy żeby ratować życie, tylko w intencji takie bardzo pro-life, nie? Żeby moja siostra, która nie może urodzić dziecka, żeby urodziła to dzieciątko. I gdy przyjechałam w jakimś czasie do domu, moja siostra przywitała mnie z uśmiechem, powiedziała, że jest w ciąży. Ja się pytam, od kiedy? Ona mówi, że połowa kwietnia. Ja mówię, nie, koniec marca. Ona mówi, o co ci brat chodzi? No, coś pomyślała sobie, że coś braciszkowi się profesje pomyliły, nie? No, ksiądz to nie ginekolog, ale rację miałem, bo połowa marca i połowa kwietnia, i koniec marca i połowa kwietnia to jest ten sam czas rozwoju poczęcia. Dlaczego? Bo jak liczymy? Liczymy od poczęcia, ale także od ostatniej miesiączki, a więc no, to dwa tygodnie to różnicy jest. Nie? Także i ona miała rację, i ja miałem rację. Nie? Później dzieciątko urodziło się, kiedy?
po 9 miesiącach. Także no po prostu wspaniale. I tą puentą zakończmy, zachęcając też Państwa do podejmowania modlitwy w obronie życia, podejmowania duchowej adopcji dziecka poczętego. I zachęcamy, aby zapoznawać się z działalnością, aktywnością Fundacji Małych Stópek. Moim i Państwa gościem był ksiądz Tomasz Kancelarczyk. Dzięki za rozmowę i z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem i dziękuję również. Ksiądz Tomasz w rozmowie opowiadał o ratowaniu życia dzieci zagrożonych aborcją. Ale co w sytuacji, kiedy do tej aborcji jednak doszło i czasu nie da się już cofnąć? Poza takimi oczywistymi rzeczami, jak spowiedź, list do tego dziecka i nadanie mu imienia, są też rekolekcje Winnica Racheli. To są rekolekcje dla kobiet, które dokonały aborcję, ale także dla osób, które zachęcały, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, które to osoby zachęcały do dokonania aborcji i czują się winne. Informacje o Winnicy Racheli, o tych rekolekcjach można znaleźć w internecie, także na Facebooku. Jest jeszcze inne narzędzie czy sposób uwolnienia się z poczucia winy po dokonaniu grzechu aborcji. Jest to modlitwa, pewien rodzaj modlitwy, która jest nazywana modlitwą o uwolnienie z poczucia winy po grzechu aborcji. I teraz właśnie tę modlitwę przeczyta dla Państwa Justyna Żuk. Boże, w Trójcy Świętej jedyny, Stwórco i Dawco życia, dziękuję Ci za Twoją wszechogarniającą miłość. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, żeś Syna swego jednorodzonego dał, aby zbawił świat. Dziękuję Ci, Jezu, za przyjęcie planu Ojca i wypełnienie misji zbawczej. Dziękuję Ci, Duchu Święty, za tajemnicę wcielenia, za to, że w dziewiczym łonie Maryi utkałeś ciało Syna Bożego. Dziękuję Ci, Maryjo, że wyraziłaś swoją zgodę, by stać się Matką Boga. Proszę Cię, stań teraz przy mnie i przeprowadź przez bolesne doświadczenia mojego życia. Ty, która stałaś pod krzyżem i patrzyłaś, jak umiera Twój Syn, zmiażdżona bólem, kochająca i wierna, byłaś przy Nim do końca. Proszę, bądź przy mnie, bo jestem matką zranioną grzechem, matką, która zdradziła swoje dziecko i wydała na nie wyrok śmierci. Gdy wspominam to wydarzenie, czuję w sercu boleść. Matko bolesna, wstawiaj się za mną. Proś Boga o ducha męstwa dla mnie, bym mogła odważnie spojrzeć i zobaczyć swoje rany. Weź mnie za rękę i zaprowadź do swego Syna. Jezu, staję przed Tobą ze swoim grzechem. Daj mi łaskę, bym mogła zobaczyć mój krzyż Twoimi oczami. Zwracam się do Ciebie jak do najlepszego przyjaciela, który najbardziej mnie rozumie. Staję przed Tobą bezradna, przygnieciona ciężarem powracającej winy. Pragnę raz jeszcze oddać Ci swój grzech. Zamknij oczy. Pozwól Bogu, by wejrzał w głąb Twego serca i wydobył z Twojej przeszłości bolesne wydarzenia. Zaufaj Mu. Daj się poprowadzić. Proś teraz Jezusa, by odtworzył w Twojej wyobraźni okoliczności, w których podejmowałaś decyzję zabicia dziecka. Przywołaj twarze tych, którzy Cię zranili, odtrącili, pozostawili w samotności, szantażowali, wyśmiewali się z Ciebie, upokarzali. Może to był Twój mąż, matka, teściowa, dorastające dzieci, sąsiad, przyjaciel, lekarz. Przypomnij sobie słowa, które wtedy padły boleśnie Cię raniąc. Powiedz szczerze, co czujesz do tych osób. Gniew, żal, nienawiść, rozgoryczenie. Nie bój się nazwać uczuć po imieniu. Wydobądź je na zewnątrz i oddaj Bogu. Jeśli myśląc o konkretnej osobie odczuwasz w sercu ból, powiedz: Jezu, przebaczam tej osobie, bo Ty tak wiele przebaczyłeś mnie. Daj mi łaskę współczucia tej osobie. Pomóż mi spojrzeć na nią Twoimi oczami i kochać ją Twoim sercem.
Panie, spraw, abym mogła przebaczyć tej osobie także w moich uczuciach, które Ci teraz oddaję, oraz to wszystko, co budzi mój gniew, gdy dotykam przeszłości. Uczucie rezygnacji, rozgoryczenia, bezradności, smutku, braku nadziei, żalu z powodu obojętności najbliższych. Składam te uczucia w Twoich ranach, Jezu, bo w Twoich ranach jest nasze uzdrowienie. Może podjęłaś tę decyzję sama, w tajemnicy przed bliskimi, z lęku przed ich reakcją, utratą posady, przerwaniem kariery, kompromitacją, bo Twoje dziecko zostało poczęte w związku poza małżeństwem lub z przypadkowym partnerem. Powiedz: Panie, wybacz mi grzech egoizmu, brak odpowiedzialności, lekkomyślność, zatajenie prawdy przed najbliższymi, którzy mogli wpłynąć na moją decyzję i uchronić mnie od grzechu. Zabierz ode mnie wstyd, poczucie winy, które przytłacza i ciągle każe się usprawiedliwiać oraz obarczać winą innych. Twój krzyż jest pełen miłości i miłosierdzia. Wlej w moje serce ufność i uczyń moją winę błogosławioną. Może jesteś kobietą, która przeżywa emocjonalną pustkę. Grzech, którego się dopuściłaś, tak bardzo boli, że mógł spowodować w Tobie śmierć uczuć. Módl się: Jezu, zdejmij ze mnie jarzmo niewoli. Dotknij mojego serca naznaczonego znamieniem śmierci. Daj mi łaskę skruchy, abym zapłakała nad swoim grzechem i mogła go obmyć łzami. Panie, weź moje serce kamienne i daj mi serce z ciała, wrażliwe, czułe, kochające serce matki. Niech płomień Twojej miłości na nowo je rozpali, bym zaczęła odczuwać, potrafiła śmiać się i płakać, kosztować Twego pokoju i wzruszać. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według serca Twego. Przeprowadź mnie teraz, Panie, przez najtrudniejszy moment, w którym podjęłam decyzję zabicia swojego dziecka. Staję przed Tobą w prawdzie, niczego nie usprawiedliwiając i nikogo nie oskarżając, uznając swoją winę. Panie, który w pełni przenikasz serca, Ty jeden wiesz, w jakim stanie ducha podjęłam decyzję i na ile byłam świadoma swego czynu. Żałuję tej decyzji i przepraszam Cię, Boże, za to, że odrzuciłam Twój najpiękniejszy dar – życie, sprzeniewierzając się Twojej świętej woli, niszcząc Twój wspaniały plan, który miałeś wobec mojego dziecka i naszej rodziny, raniąc Twoje pełne miłości serce i przybijając Cię swoim grzechem do krzyża. Adorując Twój krzyż, składam na nim pocałunek miłości. Spraw, aby stał się on pomostem między Tobą a mną i moim dzieckiem. Twój krzyż łączy niebo i ziemię i ludzi między sobą. Pomóż mi teraz, Jezu, pojednać się z moim dzieckiem. Proszę, niech anioł tego dziecka przyniesie je i złoży w mych ramionach, bym je mogła uznać, przytulić do serca i powiedzieć: kocham Cię, moje dziecko. Pragnę od Ciebie usłyszeć słowo: mamusiu, kocham Cię. Nie wiem, czy jesteś chłopcem, czy dziewczynką. Dziś nadaję Ci imię w imię Jezusa, wyrażając w tym momencie całym moim sercem chrzest pragnienia. Możesz prosić Jezusa, aby dał Ci poznać płeć dziecka, ale nie jest to warunek konieczny do pojednania i nadania mu imienia. Wybierz dowolne imię męskie i żeńskie i powiedz:
Jeśli jesteś dziewczynką, nadają ci imię na przykład Anna. Jeśli jesteś chłopcem, nadają ci imię na przykład Jan. Jeśli aborcja była wielokrotna, nadajesz w ten sam sposób imiona kolejnym dzieciom. Gdyby to było dla ciebie za trudne, poproś Maryję, by uczyniła to w twoim imieniu. Dziecko moje, przepraszam cię za to, że nie pozwoliłem ci przyjść na świat, że nie zaznałeś mojej miłości, że nie ssałeś mojej piersi, że nie doznałeś mojej pieszczoty, że nie otrzymałeś sakramentu Chrztu Świętego, że nie przeżywałeś radości pierwszej komunii świętej i bierzmowania, że nie poznałeś swojego rodzeństwa. Żałuję, że nie mogę cofnąć czasu, trzymać cię w ramionach, usłyszeć od ciebie słowo mama, zobaczyć, jak stawiasz pierwsze kroki, przeżywać razem z tobą dzieciństwo, młodość, patrzeć, jak wkraczasz w wiek dojrzały, cieszyć się z twoich sukcesów, pomagać rozwiązywać problemy i uczyć odnajdywać w twoim życiu ślady Boga. Proszę, przebacz swojej mamie i swojemu tacie. Kocham cię, choć widzę tylko oczyma wyobraźni, ale moje serce mówi mi, że żyjesz. Choć nie urodzony na ziemi, ale istniejący dla nieba. Dlatego teraz powierzam cię twojej rodzinie w niebie, oddając w ramiona Matki Najświętszej i świętego Józefa. Oddaję, ale nie żegnam, bo od tej chwili będę nazywać cię po imieniu, zapraszać do swojego życia, łączyć się z tobą duchowo, modlić i adorować Boga w czasie Eucharystii. Bądź naszym orędownikiem i wypraszaj rodzinie potrzebne łaski, byśmy mogli dobrze żyć, a w chwilach próby byli wierni Chrystusowi i Jego Ewangelii. A kiedy nadejdzie kres mojego pielgrzymowania, pomóż mi przekroczyć próg wieczności, by już na wieki zaspokoić moją tęsknotę. Mogę teraz przebaczyć sobie i przebaczam sobie w twoje imię, Jezu. Wiem, że wziąłeś mój grzech na krzyż, cierpiałeś i umierałeś za mnie. Patrząc na mnie z wysokości krzyża, pragnąłeś, abym czerpała ze zdrojów twego miłosierdzia i zaczęła żyć nowym życiem, wychodząc z doliny śmierci ku zmartwychwstaniu. Proszę, pobłogosław mnie i usuń z mojego ciała skutki grzechu. Zabierz ode mnie wyniszczający stres, lęk przed karą, widmo zagrażających mi chorób fizycznych i psychicznych. Oczyść mnie, obmyj i zanurz w twoim miłosierdziu. Niech twe uzdrawiające światło przenika mnie i uwalnia od wszelkiej duchowej udręki, napełniając pokojem, radością, zdolnością współodczuwania i obdarowywania miłością. Ulecz moją zranioną seksualność i przywróć jej pierwotne piękno. Spraw, bym z wdzięcznością i bez lęku przyjęła moje powołanie i umiała dziękować ci za to, że stworzyłeś mnie kobietą. Proszę cię teraz, Panie, abyś przyszedł z pomocą całej mojej rodziny i uwolnił ją z konsekwencji grzechu przeciwko życiu. Dotknij swoją mocą nasze dzieci i ich potomstwo. Uzdrów je. Oddal od nich ducha śmierci, lęku, depresji, niewiary w siebie, niepowodzenia, bo to twoje dzieci, Panie, które wskutek mojego grzechu stały się ofiarami. Otwórz w nich na nowo swój obraz i swoje podobieństwo. Poślij Świętego Ducha Twego. Daj im świadomość twej bezwarunkowej miłości. Przywróć im radość, ufność, poczucie bezpieczeństwa, by mogły żyć w wolności dzieci Bożych i realizować twoje powołanie. Matko Boża, dziękuję ci, że przeprowadziłaś mnie przez doświadczenie krzyża
i byłaś ze mną w bolesnych tajemnicach mojego życia. Dziękuję Ci, Boże, za dar Twojego miłosierdzia, które przewyższa sprawiedliwość i które na wieki wysławiać będę. Amen. W dzisiejszej audycji to już wszystko. Dziękuję, zapraszam za tydzień. Zapraszam także do wchodzenia na facebookową grupę audycji Bliżej Nieba, gdzie audycje archiwalne można znaleźć. Z Panem Bogiem.